Wyłączcie latarki. Idziemy. Tędy. W więzieniach o zaostrzonym rygorze na terenie całej Ameryki około 40 członków słynnego Bractwa Aryjskiego zostaje wyciągniętych z cel i przewiezionych do więzień Fortec w Los Angeles. Po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych ponad 20 oskarżonym naraz grozi kara śmierci. Najgroźniejszemu więziennemu gangowi Ameryki zarzuca się setki pobić i morderstw, zastraszanie, wymuszenia i handel narkotykami. Wspierany przez służby federalne prokurator Greg Jessner spędził lata próbując na wszelkie możliwe sposoby doprowadzić Bractwo do upadku. To najsprytniejsi, najtwardsi, najzaradniejsi i najokrutniejsi skazańcy. To my decydowaliśmy, kto żył, a kto umierał. Kontrolowaliśmy cały system więzienny. Każdy skazaniec wie, kto ma w więzieniu największą władzę. Bractwo Aryjskie rządziło z prostej przyczyny. Mogli cię zabić. Podążając tropem narkotyków, egzekucji zlecanych niewidzialnym atramentem i tajemnych szyfrów, śledczy odkryli przestępcze imperium, które kontrolowało znaczną część całego systemu więziennego. Jak społeczeństwo ma sobie poradzić z wyrzutkami, którzy kierują się własnym kodeksem honorowym? Po raz pierwszy swoją wersję historii opowiedzą sami członkowie Bractwa Aryjskiego. John Greshner, były komisarz krajowy gangu, obecnie odsiadujący dożywocie za porwanie i morderstwo. Wystarczy raz czy dwa dać popis bezwzględności i okrucieństwa, a wieść szybko się rozniesie. George Hart, jeden z założycieli gangu, w więzieniu od 40 lat. Wiedziałem o 40 czy 50 zabójstwach dokonanych przez członków Bractwa w różnych więzieniach. Lojalność wobec Bractwa musi być silniejsza niż lojalność wobec najbliższego przyjaciela albo rodziny. Jeśli zobaczą, że jest inaczej, ty będziesz następny. Kilkukrotnie byłem gotowy zabić. Lepiej królować w piekle niż służyć w niebie. Bractwo Aryjskie. Panowanie Bractwa w piekle zaczęło się w latach 60. wtarganych etnicznymi konfliktami w kalifornijskich więzieniach. Bractwo pełniło wtedy ważną funkcję w Kalifornii. Dochodziło do zamieszek na tle rasowym, a my broniliśmy grupy słabszej, białych. W ówczesnym systemie więziennictwa było to całkowicie uzasadnione. Bractwo Aryjskie nie jest organizacją walczącą o białą supremację, jak choćby aryjskie narody. Takie były ich początki, ale zawierali sojusze z meksykańską mafią, a nawet z organizacjami przestępczymi zrzeszającymi czarnych. Liczyło się poszerzanie wpływów gangu. Bractwo ewoluowało, żeby urosnąć w siłę. Po pierwsze w imię rasowej solidarności, po drugie dla pieniędzy, władzy i przywilejów. Aby osiągnąć te cele, Bractwo nauczyło się oszukiwać system, wciągając do interesów strażników więziennych. Część strażników popierała białych, bo czarni zabijali ich kolegów. Był to rodzaj paktu z diabłem. Ale tylko niektórzy z nich w tym uczestniczyli. Wśród strażników byli tacy, którzy nas lubili i podzielali nasze poglądy. Czasem pytaliśmy ich, czy nie chcieliby trochę zarobić. Dostawali mało, ale zlecaliśmy im dostarczanie paczek z zewnątrz. Dawaliśmy im za to po $500. Wielu strażników nieźle się w ten sposób dorobiło.
a lot of money that way. Dostarczali nam broń i informacje. Przynosili nam noże kieszonkowe. Strażnicy mieli obowiązek sprawdzać cele w poszukiwaniu kontrabandy, zawsze kiedy szliśmy na spacerniak albo pod prysznicę. Wracając, wielokrotnie słyszeliśmy: sprawdź pod poduszką. I znajdywaliśmy tam nóż. Noże były używane w niemal codziennych starciach na więziennym dziedzińcu podczas nieustającej etnicznej wojny gangów. Właśnie tej wojnie Bractwo Aryjskie zawdzięcza swoją nazwę. Wojnie, która trwa do dziś. Za kratami czas zatrzymał się w okresie segregacji i uprzedzeń rasowych. Sądzę, że taki stan rzeczy odpowiada władzom więzień, bo ułatwia im znalezienie winnych. Mogą śledzić przebieg konfliktów między grupami, których członków da się łatwo rozpoznać. And they can identify the animosities between individual groups, and they look differently, and they're easier to distinguish. Ludzie dziwią się, skąd wiemy, kto należy do gangu, a kto nie. To bardzo proste. W jadalni siedzą razem. Bractwo Aryjskie zawsze zajmowało miejsce z tyłu. Tak ich rozpoznawaliśmy. Jeśli dosiadał się ktoś nowy, wiadomo było, że to współpracownik albo członek gangu. Bractwo Aryjskie można też rozpoznać po symbolu koniczyny i charakterystycznych tatuażach. Każdy nowy członek dostaje tatuaż, tarczę ze swastyką i literami AB. Posiadanie tego tatuażu oznacza, że zostałeś zaakceptowany przez organizację i że nie opuścisz jej aż do śmierci. Inne gangi, takie jak meksykańska mafia albo rodzina czarnych partyzantów, werbują jak najwięcej żołnierzy. Bractwo Aryjskie robiło odwrotnie. Przyjmowali tylko 100 ludzi, ale każdy z nich musiał być absolutnie bezwzględny. To było genialne posunięcie, bo w więzieniu liczy się właśnie taki przekaz: nie zadzieraj ze mną, bo cię zabiję. To dawało im władzę. Na początku lat 90. prokurator Jessner zajął się sprawą Bractwa i zrozumiał, że ma do czynienia z bardzo nietypowym gangiem. Bractwo Aryjskie było bardzo wybredne i to odróżniało je od pozostałych gangów. Przyjmowali tylko najbardziej wartościowych ludzi, takich, którzy zwykle cieszą się w więzieniu dużym szacunkiem. Jeden z nich jest nadal tak pilnie strzeżony, że nie występuje przed kamerą, a jego słowa wypowiada aktor. W odróżnieniu od innych interesowała nas jakość, a nie ilość. Rekrutowaliśmy tylko ludzi, których talenty mogły się przysłużyć Bractwu. Strażnicy rządzili na murach, a my w środku. Wielu z tych, którzy przyłączają się do Bractwa Aryjskiego, ma wrodzone zdolności przywódcze. Szkoda, że są one wykorzystywane w taki sposób. Gdyby ci ludzie zajęli się uczciwą pracą, wyróżnialiby się w dowolnej dziedzinie. Mark Lilienfeld rozpracowywał gang i osobiście poznał część z jego przywódców. W większości byli inteligentniejsi od przeciętnego więźnia. Wyrażali się w imponujący sposób i potrafili manipulować innymi. Cechowała ich swego rodzaju charyzma, która wyróżniała ich z tłumu. Szacunek zapewniała im edukacja, jaką przechodził każdy nowy rekrut. Od greckiej filozofii po azjatyckich mistrzów sztuki wojennej.
Prowadziliśmy pogłębione dyskusje z dziedziny filozofii politycznej i ogólnej o tym, co nie podoba nam się w systemie i jak poprawić własną sytuację. Była to jakakolwiek stymulacja intelektualna w odróżnieniu od rozmów o motocyklach. Czytaliśmy Sztukę Wojny, Sun Tzu i Księgę Pięciu Kręgów Musashiego o stylu walki samurajów oraz Nietzschego, pierwszego egzystencjalistę. Tak zaczęły się dla mnie długie lata ciężkiej nauki. Myślę, że chodziło im nie tyle o to, żebyśmy nauczyli się tych rzeczy, ile o sprawdzenie, czy potrafimy je zrozumieć. Nie wystarczyło, aby rekrut poznał kodeks wojownika. Musiał żyć i umierać zgodnie z jego wytycznymi. Kiedy ktoś chciał się do nas przyłączyć, ja albo inny z przywódców, braliśmy go na bok i mówiliśmy: jeśli chcesz być członkiem Bractwa Aryjskiego, musisz przystać na pewne warunki. To nie są żarty, tylko decyzja na całe życie. Być może będziesz musiał kogoś zabić i to bez dyskusji. Nawet jeśli to będzie twój przyjaciel, nie ma odwrotu. Twoje zaangażowanie musi być stuprocentowe. Musiałem przejść inicjację, zabić człowieka albo upuścić mu krwi. Krew na wejściu. Musisz zabić, żeby się przyłączyć. A jeśli odejdziesz, sam zginiesz. Musieliśmy się upewnić, że facet potrafi zabić, jeśli zajdzie taka potrzeba. To była poważna sprawa. Było nas niewielu i chodziło o nasze życie. Trwała wojna i mogliśmy w każdej chwili zginąć. Wiedziałem o 40 czy 50 zabójstwach dokonanych przez członków Bractwa w różnych więzieniach. W więzieniu jest mnóstwo niebezpiecznych ludzi, ale takich, którzy są gotowi zakraść się od tyłu i zabić kogoś, dźgając nożem w szyję, nie ma zbyt wielu. Zbrodnie bractwa często były tuszowane przez kierownictwo więzień. Teraz Jessner i jego zespół cierpliwie dopasowują fragmenty tej krwawej układanki. Nadal trzyma nóż. Tamten swój wyrzucił. Jeśli jeden skazaniec zabije drugiego, wkrótce wie o tym całe więzienie. To komplikuje proces, bo kiedy zgłasza się świadek morderstwa, nie wiadomo, czy naprawdę je widział, czy tylko o nim słyszał. Nikt nie próbował zająć się Bractwem Aryjskim jako organizacją przestępczą. Zamiast wnieść jeden duży akt oskarżenia przeciwko przywództwu i części członków, sądzono niektórych z nich za pojedyncze zbrodnie. Jeśli chcesz zaznaczyć swoją obecność w brutalnym otoczeniu, czasem sam musisz być bardzo brutalny. Jeśli jakakolwiek frakcja prowadziła w więzieniu interesy, bractwo miało w tym swój udział. Dostawało 1/3 przychodów z całego dziedzińca. W zamian oferowało ochronę. Zaczęliśmy prowadzić nielegalne interesy. Obstawialiśmy mecze, drukowaliśmy bilety, szmuglowaliśmy i sprzedawaliśmy narkotyki. W kilku więzieniach zajmowaliśmy się lichwą i zwykle naliczaliśmy 100% narzutu. Potrzebowaliśmy pieniędzy dla naszych rodzin na zewnątrz. To, że siedzisz w więzieniu, nie zwalnia cię z obowiązku utrzymywania żony. Coś trzeba było robić. Łatwość, z jaką przywódcy bractwa oszukiwali system w latach 70., zmusiła władzę do przeniesienia części z nich z Kalifornii do więzień federalnych, rzekomo lepiej nadzorowanych. Więzienie Leavenworth, Kansas.
Mnie jako pierwszego umieszczono w systemie federalnym. Utrzymywałem kontakt z chłopakami w Kalifornii. Ich dziewczyny przekazywały mi listy i wolno mi było dzwonić. Wkrótce było nas już 12 i droga była wolna. Mogliśmy robić to, na co mieliśmy ochotę. Przywódcy bractwa kontrolowali kalifornijskie więzienia dzięki przemocy. Przeniesienie pozwoliło im jedynie rozszerzyć wpływy na cały system więziennictwa. Myślę, że potrzeba wpływania na otoczenie leży w naturze człowieka. I jeśli stajesz się częścią grupy ludzi skłonnych do przemocy, sam jej nie unikniesz. Trzeba zrozumieć, że więzienie w niczym nie przypomina świata zewnętrznego. Obowiązują tu inne standardy moralne. To całkiem niezależne społeczeństwo w społeczeństwie. Jeśli ktoś cię zaatakuje lub coś ci odbierze, musisz zareagować natychmiast i najbrutalniej, jak tylko potrafisz. Poznając kogoś z Bractwa Aryjskiego, po 5 minutach wiesz, że jest gotowy wyrwać ci serce. Widać to w ich przeszywającym, martwym spojrzeniu i postawie. Niektórzy byli tylko mocni w gębie. Widziałem, jak wielu z nich dawało plamę, kiedy robiło się gorąco. Ale źródłem ich władzy nie była wyłącznie brutalna siła. Grozę budziła sama reputacja gangu. Kiedy jakiś facet wrzeszczy, ten dźwięk jest bardzo specyficzny i niesie się po całym więzieniu. Słysząc ten wrzask, od razu rozumiesz, co się dzieje. Czasem wręcz czuje się zapach krwi. Każdy więzień jest świadomy zagrożenia. Nie wyobrażacie sobie, jak bardzo przerażeni są ludzie w więzieniu. Ja tego nie wiedziałem. Widziałem sceny tak okrutne i sadystyczne, że pękłoby wam serce. To specjalność Bractwa Aryjskiego. Jeśli nie zatańczysz, jak ci zagrają, już po tobie. Nie zgodzisz się sprzedawać narkotyków albo kogoś zadźgać, to oni zadźgają ciebie. Oni nie wierzą w pojedynczy cios nożem. Dźgają, ile wlezie. Nie obowiązują zasady fair play. Rozszarpią ci gardło i wydłubią oczy. Kieruje nimi jakaś nieodparta żądza krwi. Pochodzi z głębi duszy, a jej źródłem jest nienawiść i gniew. Pojawia się też w bardzo młodym wieku. Większość członków bractwa doświadczyła brutalności w dzieciństwie. To uczy, że przemoc jest skuteczna. Życie większości z nich układało się według tego samego wzorca. Wychowywali się w brutalnych rodzinach i poprawczakach. Przemoc została im wpojona. Zachwyciło mnie to, jak mówili. Ich postawa, respekt, jaki wzbudzali, i bliska więź, jaką zdawali się mieć z innymi ludźmi tego samego kalibru. Podobało ci się to? Imponowało mi. Chciałem być taki jak oni. Ci ludzie stali się moją rodziną. Dzięki bractwu znalazłem dla siebie miejsce w więzieniu. Jakbym stał się rewolwerowcem z powieści kowbojskiej Louisa Lamoura. Przeżuwałem tytoń i spluwałem nim. Źródłem inspiracji była więzienna biblioteka. Wielu jako nazwy bractwa używało określenia brand, marka, a bohaterami ich lektur byli wyjęci spod prawa i nieprzebierający w środkach kowboje. Stałem się samcem alfa wśród samców alfa. Nauczyłem się walki na noże i boksu. Byłem maszyną do zabijania. W 82 roku Mike Thompson pomógł zrealizować w więzieniu Chino nowy, zuchwały plan. Tamtejsi więźniowie wystąpili podczas procesu w roli własnych obrońców i wezwali na świadków członków bractwa z całej Kalifornii.
Następnie zorganizowali kongres w celu przebranżowienia gangu. Powołaliśmy kierownictwo, aby przekształcić bractwo w prawdziwą organizację przestępczą. Coś w rodzaju mafii zamiast zwykłego rasistowskiego gangu narkotykowego. Chcieliśmy władzy w środku i za murami więzień. Obradowali w tym kalifornijskim zakładzie karnym całymi tygodniami. Jak legalna firma planowali strategię, uchwalali budżet, omawiali kwestie kadrowe i promocje. Ustalili pewne zasady i obrali nowy kierunek, w którym miała zmierzać ich organizacja. Zostałem wybrany do rady razem z 9 innymi, aby zmienić priorytety bractwa z kwestii rasowych na działalność gangsterską. Na zdjęciach wyglądamy jak politycy szykujący się do kampanii, ale nasz program obejmował morderstwa, wymuszenia i narkotyki. Musieli też wyeliminować zagrożenie ze strony byłych członków gangu, którzy wyjdą na wolność. Zaczęli od rozwiązania problemu ludzi, którzy spróbowaliby pójść na współpracę z organami ścigania. Jeśli nie dało się dotrzeć do takiej osoby, zamordowany miał być ktoś z jej rodziny. Kiedy nie mogli wyeliminować zdrajcy objętego programem ochrony świadków, zdecydowali, że jego ojciec zostanie zabity na własnym ganku. To był spory krok naprzód, zorganizowane zabójstwo za murami więzienia. Zleciliśmy je Curtisowi Price'owi, bo wkrótce miał wyjść na wolność. Curtis uznał to za zaszczyt. Miał w mieście Eureka liczne kontakty narkotykowe i tak mógł zdobyć broń. Przysłał mi list. List został przechwycony i stał się nieocenionym źródłem informacji na temat metod działania marki. To wygląda jak całkowicie sensowna wiadomość, ale widać, że lewy margines został zmoczony i wysuszony. Wskazuje to na użycie niewidzialnego atramentu, którego jest kilka rodzajów. Oni często wykorzystywali mocz. Można to wywołać za pomocą ciepła albo użyć niebieskiego światła. Wiadomość brzmi: potrzeba, kontakt, świadek, problem może się wymknąć. To prośba o pozwolenie na zabójstwo. List wykorzystano w sądzie, a Curtis trafił do celi śmierci, gdzie gnije do dziś. Ja zmieniałem się w potwora. Zacząłem się nad sobą zastanawiać. To miał być kodeks wojownika. Miałem już dość zdrady, zdradzania samego siebie i wycofałem się. Jestem w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Pilują mnie przez 24 godziny na dobę, żeby uchronić mnie przed ich nożami i żeby chronić społeczeństwo przede mną. Po tym zabójstwie Mike Thompson został pierwszym tak istotnym informatorem w szeregach bractwa. Jego zeznania przedstawiały gang jako wielką organizację przestępczą, coraz bardziej wpływową i brutalną. W połowie lat 80. bractwo zaczęło przypominać mafię i stale rosło w siłę. Aby temu przeciwdziałać, jego liderów umieszczono w odizolowanych celach. W izolatce niektórzy tracą rozum, a inni przystosowują się i stają się bardzo sprytni. Oni należą do tej drugiej kategorii. Sądziliśmy, że nie będą w stanie się ze sobą komunikować, ale jak się okazuje, da się to zrobić na wiele sposobów. O dziwo, w wielu więzieniach można ze sobą rozmawiać przez otwory wentylacyjne w toaletach. They have all these ways of communicating with one another.
Wystarczy, że ktoś na dziedzińcu jest w pobliżu okien celi. Nie muszą się nawet słyszeć, bo większość z nich zna podstawy języka migowego. Mają też prawo pisać listy do ludzi na zewnątrz. Korespondencja jest sprawdzana, ale może zawierać zaszyfrowane wiadomości. Ich odkodowanie nie było łatwe. Śledczy zidentyfikowali wiele złożonych szyfrów. Najbardziej niezwykły można odnaleźć w więziennej czytelni w dziełach XVII-wiecznego brytyjskiego szpiega Sir Francisa Bacona. Najbardziej skomplikowana metoda to tak zwany szyfr dwuliterowy. Korzysta się z dwóch różnych charakterów pisma, bardzo podobnych do siebie, ale odróżnialnych. W jednym z nich litery mogą mieć drobne ogonki. Różnice są bardzo subtelne. Litery napisane dwoma różnymi charakterami pisma układają się w kombinację symboli A i B. Sir Francis Bacon szyfrował w ten sposób swoją szpiegowską korespondencję. Istnieje 25 kombinacji A i B. Każda z nich odpowiada jednej literze alfabetu. Kiedy w ich miejsce wstawimy odpowiedniki zastępczego alfabetu, naszym oczom ukazuje się wiadomość. Uderzaj w Waszyngtonie. Potwierdź. Wymyślny szyfr to jedno, ale dostarczenie listu adresatowi poza murami więzienia to całkiem inna kwestia. Bractwo korzystało z usług całej siatki łączniczek o dobrych chęciach i radykalnych poglądach. Łatwo było nimi manipulować. Były naszymi przemytniczkami. Cudowne w tym wszystkim jest to, że to oni siedzą w mamrze. Wspaniale, że są za kratkami, bo ja jestem wolna. Mogę tam wejść i wyjść, kiedy chcę. To my bardziej kamy na tym. Kiedy Liza zaobserwować kodzał, cięż dostrzegnie kostet bniwn inkoki. Wyjadźmy im przysługi i brzatym zabijają. Sam wedbonem, ale oni to nie wiedzą. Żony i narzeczone członków bractwa nieraz przyłapywano na przekazywaniu im narkotyków w pokojach widzeń więzień federalnych, takich jak Leavenworth. Jednego z więźniów odwiedziła jego dziewczyna i, jak się okazało, przemyciła narkotyki w pasku od sukienki. W czasie wizyty wyjęła je stamtąd i przez jakiś czas trzymała w dłoni. W końcu przekazała narkotyki więźniowi. On odczekał chwilę, po czym je połknął. Na ekranie widać, jak sprawdza, czy nikt go nie widzi, i wkłada pakunek do ust. W więzieniu cena heroiny jest 10-20-krotnie wyższa niż na ulicy. To towar deficytowy, a jego przemyt jest ryzykowny. Ten, kto kontroluje handel narkotykami, kontroluje cały zakład karny. Narkotyki to władza. W Leavenworth bractwo aryjskie decydowało o wszystkim, co działo się wśród białych więźniów. Rządzili narkotykami, hazardem i każdą inną formą działalności zarobkowej. Kiedy dowiadywali się, że ktoś zarabia pieniądze, natychmiast przejmowali interes. Heroina, którą handlowali, była gęstą mazią w kolorze brązowym lub czarnym. Bractwo najczęściej szmuglowało i rozprowadzało właśnie heroinę i metamfetaminę. Handel tymi narkotykami był dochodowy. Oba były łatwo dostępne i łatwe do przeszmuglowania. Później przejęliśmy handel metamfetaminą w całej Kalifornii. Każdy, kto ją produkował i sprzedawał, musiał płacić bractwu procent. Dwóch czy trzech, którzy odmówili, zostało zabitych.
Potem płacili już wszyscy. Bractwo zarabiało tak dużo, że trzeba to było jakoś ukryć przed policją. Dlatego używaliśmy wielu skrytek pocztowych. To były wielkie sumy? Tak. Jak duże? Rozprowadzałem marihuanę. W pojedynkę zarabiałem od 1,5 do 3 tysięcy dolarów tygodniowo. Wpływy z handlu narkotykami pozwalały bractwu finansować działalność po obu stronach więziennych murów. Pod koniec lat 80. do gangu należała sieć laboratoriów narkotykowych w Kalifornii. W efekcie około $1 miliona zasiliło rozrastający się biznes. Biznes, którego kierownictwo zawiązywało nowe spółki. Bractwo Aryjskie zawarło sojusz z meksykańską mafią. Ta współpraca na pewno nie była efektem ponadrasowej sympatii. Chodziło o zwiększenie dostaw towaru dla bractwa i jego współpracowników. Służby więzienne próbowały zatrzymać falę narkotyków, które stały się głównym źródłem dochodów bractwa. Heroinę zażywał już co czwarty skazaniec. Przeszukując więźniów ukrywających narkotyki w swoim ciele, strażnicy trafiali też na inne obciążające bractwo dowody. Oprócz narkotyków, znajdywali listy, zaszyfrowane wiadomości, a nawet broń, która mogła być w więzieniu skutecznym narzędziem sprawowania kontroli. Chociaż Bractwo Aryjskie stanowiło mniej niż 1% więziennej populacji, było odpowiedzialne za 26% aktów przemocy na terenie zakładu. Dzięki temu było w stanie regularnie zastraszać większość więźniów. Skuteczność brutalnych metod bractwa odbiła się szerokim echem w całym systemie więziennictwa. Więźniowie na terenie całej Ameryki próbowali kopiować jego taktykę i strukturę wewnętrzną. W Teksasie rasistowskie grupy tworzyły nowe bractwa aryjskie. Inspirowały nas historie krążące na temat kalifornijskiego bractwa aryjskiego, ale tak naprawdę niewiele o nim wiedzieliśmy. Próbowaliśmy doprowadzić do czegoś w rodzaju białej supremacji w teksańskich więzieniach. Gangi, które tworzyły się w połowie lat 80., były winne śmierci 52 więźniów. Bardzo wielu z tych morderstw dokonało nowo powstałe bractwo aryjskie. Każdy, kto należał do gangu, w końcu trafiał na oddział wydzielony. Siedzieliśmy tam całymi latami, jak zwierzęta w zoo. Byłem wobec więźniów surowy, ale sprawiedliwy. To była terapia szokowa. Odsiedzisz swój wyrok i będziesz to robił tak, jak ci każę. Powiem ci, kiedy się załatwić, kiedy wstać, kiedy pracować, kiedy jeść, a kiedy znów się załatwić. Naczelnik przechodził przez oddział wydzielony przynajmniej raz dziennie. Ludzie skarżyli się, że codziennie dostają tylko zimne jedzenie, że strażnicy do niego plują i sikają do picia. Tak naprawdę było. Naczelnik odpowiadał, że więźniów należy traktować jak grzyby, karmić ich łajnem i trzymać w ciemności. Tu jest jak w zoo. To naprawdę nieprzyjazne otoczenie. Ameryce zarzuca się, że okrutnie traktujemy więźniów. To nieprawda. Oni są po prostu jak dzikie bestie. Społeczeństwo amerykańskie chce, żeby siedzieli w zamknięciu. Macie ich zamknąć i wyrzucić klucz.
Nie interesuje nas, co się dzieje w więzieniach. Płacimy podatki i nie chcemy widzieć tych ludzi na ulicach. Brutalna izolacja jako metoda radzenia sobie z bractwem upowszechniła się. Najbardziej szokujący był przypadek Thomasa Silversteina. Niesłusznie skazany, po raz pierwszy zabił w więzieniu po przyłączeniu się do bractwa. Ćwierć wieku później nadal traktowany jest jak zło wcielone. Zamordował trzech współwięźniów. Ale ludzie zirytowali się dopiero, kiedy zabił strażnika. Jak czemuś takiemu zapobiegać? Odpowiedź władz więzienia brzmiała: zero kontaktu, odebrać mu wszystko. Rozebrali Silversteina do majtek i wsadzili do celi, w której światło paliło się całą dobę. Zapewnili mu minimum wymagane przez konstytucję: jedzenie, powietrze i kawałek podłogi. Uznali, że zamykają zwierzę w klatce i nie zamierzają kiedykolwiek go stamtąd wypuścić. Chyba żaden inny więzień federalny nie odsiaduje wyroku w takich warunkach. Bardzo długo trzymano go w piwnicy więzienia Leavenworth, prawie jak Hannibala Lectera. Naciskają nas, a potem nazywają maniakami i mordercami. Ale nie mówią, co nas do tego doprowadziło. Nie mówią, jak cię poniżali, prowokowali, zakuli w łańcuchy, pryskali gazem po oczach, bili w krocze i okładali pałkami. Jeśli robi się coś takiego całymi latami i wywiera się na kimś taką presję, wiadomo, że w końcu wybuchnie. Więzień czy nie, człowiek ma swoją godność. Warunki, w jakich przetrzymuje się Tomiego Silversteina, służą tylko jednemu – psychologicznej torturze jako formie kary. Uważam, że coś takiego nie powinno mieć miejsca w cywilizowanym społeczeństwie. Członkom bractwa zamkniętym w izolatkach bez nadziei na ułaskawienie groziło życie w betonowym piekle. Wiodę życie mnicha w celi, ascetyczne i wypełnione modlitwą. Każdy dzień precyzyjnie organizuję, co chroni mnie przed szaleństwem. Znoszę to, żeby już na wolności móc powiedzieć: przetrwałem. Jak ludzie wytrzymują w zamknięciu przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat? Naprawdę nie wiem. Ale ci, którzy to osiągnęli, nie popadając przy tym w obłęd, to jedni z najsilniejszych ludzi na świecie. Szkoda, że ich zdolności się marnują. Dwa przypadki zdają się potwierdzać tę tezę. Po swoim nieoczekiwanym zwolnieniu Rick Flinga został szanowanym pisarzem i nauczycielem. Eddie Bunker, niegdyś jeden z najmłodszych i najbrutalniejszych więźniów w San Quentin, wystąpił w filmie Wściekłe psy i stał się uwielbianym przez gwiazdy pisarzem i scenarzystą. Udało mi się przeżyć. Miałem szczęście. W więzieniach jest gorzej niż kiedykolwiek. Nie ma programów resocjalizacyjnych, jest ciężej i bardziej tłoczno. W jednym więzieniu w Kalifornii siedzi 160 tysięcy ludzi. A więc jak system penitencjarny poradził sobie z więźniami, którzy latami dokonywali aktów przemocy na niespotykaną skalę? Trzymano ich pod kluczem przez 23 godziny na dobę, co tylko pogarszało sytuację. Złamaliście go. Co tylko pogarszało sytuację. Złamaliście go.
Radykalne metody często jedynie pogłębiały problemy, które miały rozwiązywać. Przemoc rodziła przemoc. Od połowy lat 90. członkowie bractwa dalej zastraszali i mordowali. Odsunąć się. Nieustająca orgia przemocy powodowała rosnące niezadowolenie. Nie tylko wśród pracowników więzień, ale także w szeregach samego bractwa. Wielu jego członków uważało, że dawne cele i zasady organizacji zostały wypaczone. Dostawałem wiadomość o treści: zabij tego gościa. A zaraz potem następną: czerwone światło, nie zabijaj go. Oba rozkazy pochodziły od braci i nie wiedziałem, co robić. Można było przez to samemu zginąć. Wielu zginęło z banalnych powodów. Wielu zostało zabitych albo poranionych, bo kogoś poniosła wyobraźnia i ubzdurał sobie, że donosili. On jest do niczego. Wydam na niego wyrok. Coraz częściej rozczarowani członkowie bractwa zgłaszali się do prokuratora Jessnera z opowieściami o nadużyciach władzy i cynicznych zabójstwach. Ich zeznania były bezcenne. Kiedy ktoś opuszcza szeregi bractwa, zwykle przekazuje władzom więzienia informacje o ukrytej broni. W ten sposób dowiadujemy się o rzeczach, których sami byśmy nie odkryli. Bractwo aryjskie często wydawało wyroki na własnych członków, którzy wypadali z łask. Art Ruffo przez wiele lat należał do bractwa w więzieniu Pelican Bay. Byłem oskarżycielem jego zabójcy. Przywódcy gangu przekonali go, że Ruffo jest donosicielem. Potem usłyszał rozmowę, podczas której śmiali się z tego, jak go oszukali. Zrozumiał, że bez powodu zamordował swojego najlepszego przyjaciela, z którym spędził wiele lat w jednej celi. Kiedyś udusiłem jednego gościa, bo uznali go za pedofila, a chodziło o przemoc domową. Czułem się potem paskudnie. Nie zasłużył na to. Zdaje się, że tylko uderzył swoją żonę. Widziałem ludzi zastrzelonych przez policję, pchniętych nożem, wyrzuconych z piątego piętra i takich, co sami skakali. Widziałem dzieciaki, które wieszały się w celi. Sam byłem jednym z nich. Mając dowody na 40 lat zabójstw i zastraszania, Greg Jessner połączył siły z FBI, policją oraz biurem do spraw alkoholu, tytoniu i broni palnej, aby postawić członków bractwa przed sądem. Jak dotąd sądzono ich tylko indywidualnie. Ale Jessner wykorzystał przeciwko liderom bractwa akt RICO, stworzony do zwalczania wielkich organizacji przestępczych, takich jak mafia. Od początku wiedziałem, że należy się posłużyć aktem RICO. Wprowadzono go, aby można było oskarżyć całą organizację przestępczą, taką jak Bractwo Aryjskie. To był znakomity pomysł. Zamiast wyławiać po jednej rybce, posłużmy się aktem RICO i zarzućmy wielką sieć. Zgarniemy wszystkich naraz i przy odrobinie szczęścia uśmiercimy. Prokuratorzy federalni domagają się kary śmierci dla połowy oskarżonych w największym procesie karnym w historii Stanów Zjednoczonych. Ale jeśli pozbędą się liderów gangu, kto wypełni lukę w opanowanym przez etniczne podziały systemie więziennictwa i stworzy nowe bractwo aryjskie?
Wersja polska dla BBC Worldwide, Start International Polska. Tekst Jakub Jasiński, czytał Piotr Balasz.